Ulotki pojawiły się wczoraj wieczorem na wrocławskim osiedlu kosmonautów. Kierowcy wsiadając dzisiaj rano do swoich samochodów mogli je zobaczyć za wycieraczkami pojazdów. Twarz ze zdjęcia jest zamazana. Nie można ze stuprocentową pewnością stwierdzić, czy zdjęcie przedstawia Jana Pawła II, ale papieski pojazd i postać w białym habicie kojarzy się wrocławianom jednoznacznie. Co pani widzi na tym zdjęciu? Papieża. Papa Mobile i nasz ojciec święty, Jan Paweł II. No oczywiście papieża i ochroniarzy. A wie pan, co to jest? Co jest temat tej myjni, na której właśnie pan jest? Tak? No ciekawe. Ja tutaj trafiłem dlatego, że dostałem wiele kuponów takich zniżkowych. Co ja widzę? Papieża. Samochód ze zdjęcia mogliśmy oglądać wielokrotnie w trakcie transmisji telewizyjnych. Z takiego samego pojazdu Jan Paweł II pozdrawia wiernych. No nie na miejscu jest to, żeby wykorzystywać papieża do reklamy myjni samochodowej. Papież jest tak wielką osobą, że absolutnie nie pozwoliłabym nikomu bezpośrednio, gdyby ktoś w ten sposób reklamował myjnię. Myjnia, o której mowa, znajduje się w centrum miasta. Tam wypowiedzi udzielił nam kierownik zmiany. Niech mi pan powie, co pan sugeruje, że tutaj jest? Ja nic nie sugeruję. Ja mówię tylko to, co ludzie odpowiadali. Znaczy tutaj ja się pytałem ludzi, jedynie co widzą na jest to specjalnie pozmieniane i tutaj może być równie dobrze Kowalski, a niech mi pan to udowodni, że nie? Ale zgadza się, ale wie pan co, taki samochód kojarzy się chyba jednoznacznie, nawet nie mówię o samej postaci, tylko o samochodzie. Ile takich samochodów jest? No jeden. Wiadomo, że reklama ma szokować i wzbudzać zainteresowanie, ale jak powiedziało nam kilku wrocławian, wizerunek papieża i jego pojazdu reklamujący mycie samochodu z aktywną pianą i woskiem za 16, a nie za 19 zł, to delikatnie mówiąc, przesada.